Za chwilę startujemy. Eliminator Autopart Mielec 2019. Razem z Bartkiem Ćwikiem przygotowaliśmy tutaj świetną imprezę. 32 uczestników z całej południowo-wschodniej Polski. Myślę, że elita, jeżeli chodzi o eliminatora. Górna półka zawodników. Za chwilę zaczynamy i mam nadzieję, że będą się wszyscy świetnie bawić. Cześć, dzień dobry, witam na drugiej edycji Eliminatora w Mielcu. Będzie fajnie. Na razie z 10-minutowym spóźnieniem z mojego powodu. Górka Cyranowska, którą doskonale znacie. Druga edycja, bawimy się na czas. Mam nadzieję, że wszyscy są rozgrzani. Teraz 3, 2, 1, akcja, poszli!
tylko w razie czego mamy wodę, mamy izotoniki, mamy medale. No właśnie, z nim przegrałem drugi raz. Zdarza się. Mi najszybszy zawodnik na trasie oprócz ciebie to był właśnie kolega, z którym jechałeś. Jak tam się cisnęło z tym kolegą? Znaczy wyścig był generalnie taktyczny. Widać było, że nie jechał pełną mocą. Ja jako pierwszy jechałem za nim. Jeden drugiego kontrolował. Była kontrola, był atak w takim najbardziej odpowiednim momencie. Wiedziałem, że jak tam na ten najstąpszy podjazd wjadę pierwszy, przywalę dobrze, no to na górze WC pierwszy to nie ma szans. Do mety już nie odpuszczę, no i tak też zrobiłem. Powiedz mi, w Mielcu po raz pierwszy? W Mielcu po raz pierwszy, tak. Jak Ci się podoba ta zabawa? Super, świetnie, fajna pogoda, jest trochę ludzi, także super atmosfera, fajna organizacja, pogratulować. No i... A jak trasa, powiedz mi jak trasa, jeździsz po różnych trasach, jak trasa w naszym parku leśnym mieleckim? Znaczy ja dużo jeździłem w wyścigach typu eliminator po całej Polsce, również poza granicą kraju. Trasa bardzo fajna, bo trasa rozmaicona, nie jest tylko po chodnikach, po alejkach, tylko jest w terenie. Ja lubię trasy takie właśnie po lesie, pokręcone, techniczne, ta trasa taka jest. Także ja jestem zadowolony, mogę się fajnie pobawić. Gratulacje, bo i tak pewnie będziesz pierwszy. Zobaczymy. Który miał wszystko. Opowiadaj. To Witek, widziałem co się dzieje. On dopiero przyjechał. Ale ogólnie widziałem co się działo z Mateuszem. Z Adrianem Przyszutko był najtrudniejszy wyścig. Zdecydowanie. No, był mocniejszy, trzeba przyznać. Szacunek. Przyjedziesz w przyszłym roku? Oczywiście, że przyjadę. Mam nadzieję, że i nas będzie jeszcze więcej, bo na razie przyjechało nas tylko 3. No dobrze, drodzy panowie, to w takim razie jedziemy. 3, 2, 1, poszli! Proszę państwa, od razu brawa, no. Brawa, wielkie brawa! I wielkie brawa dla drugiego! Ostatnie, że nie przyjdzie, tylko przyjedzie. Adrian, gratulacje. 404, jak to się robi? Trzeba po prostu szybko kręcić, trzeba trenować. No i też trzeba mieć troszkę szczęścia, bo ja też jestem dosyć duży, tak jak już się wywala. Ostatni efekt może wyeliminować dobrego zawodnika, także ja się cieszę, że udało mi się jeszcze nie będzie za najpierw. Wielkie brawa i Pucharz za czwarte miejsce. Kto z panów ma Puchar za czwarte miejsce? Panowie! Do czwarte! Pan Jerzy, zapraszamy!
Zrobimy to po mojemu. Będzie czwarte miejsce, później wszyscy sobie zrobimy. Dobrze, tak pani. Dzięki. Nie będziemy łatwo zapamiętać. Drugie miejsce, Jakub Rusin, jest Track Bike Team Dębica. Super. Adrian Rzeszutko, TKKF Ukraina Myślenice, wielkie brawa! Można z rowerem. Proszę Państwa, to jest ciekawe, że na początku zaczął tak cicho, a później coraz głośniej. Do wspólnego zdjęcia wszystkich zapraszam. Musimy być jakąś blisko. Tak. Dziękujemy bardzo. Do zobaczenia za rok. Cierupa.